Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra i witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Tak, a jaki jest dziś plan? Nie wiem, kiedy będą handy, bo w sumie mamy 9 czy 10 dzień, więc plan jest taki, zrobić sobie jakąś broń, zrobić sobie łopatę, powykupować krzaki malin, gdzieś z dalszych okolic, posadzić, może przejść się do bawałów, pokupy i tak dalej. Fajnie by było jeszcze, gdybym znalazł bagna, bo na bagnach jest fajna broń, czyli macka czy coś takiego z kolcami. No, to tyle słowem wstępu. Zaczynajmy. A więc na początku fight spear. Nie mam jednej liny, ale mogę linę zrobić. I mogę zrobić dzidę. Dobra, mam dzidę. Tu mam meatballsy. W sumie mogę je zjeść, bo mam mięsko. I mogę zrobić... Fajnie, mamy pełnię. Doczekajcie, skoro mamy pełnię, to przydałoby się zrobić jeszcze łopatę. Czekajcie, tools. Gdzie jest tools? Jest szał. Ok. Tylko, że my mamy zapieprzony ten cały plecak. Ja bym to... Niebieskie grzyby się mogą przydać. Świńskie skóry, wiem, że ja bym postawił, tu to zjedzą, tu tak samo. Tu mam jeszcze jedne... Aha, to są te, co zabrałem, dobra, zjedzmy je. To już odzyskaliśmy dla mięsa. Nie wiem jak z kupami. Aż jest nie, to nie. Charcoal możemy zostawić. I te jedne... O, świnia nam da kupę. Dobra, okej. To teraz tak. Tu widzę jakiś krzaczek. Szczerze powiedziawszy, tu jest mało tych krzaczków. Tu jest, o dobra, no to idziemy do bawołów. Nie wiem jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o, no, o te handy, ale mamy spear, mamy locksuit, czyli te pierwsze, można powiedzieć, no, przy okazji sobie zbierzmy trawkę. Jak już będzie koło nas gdzieś blisko, bo nie chcę mi się też zatrzymywać specjalnie. Od razu mówię też, że... Co to jest to? Walruska. Aha! Wiem, co to jest. Czyli tu będzie ten. Dobra. Czyli tu będzie, w zimie tu będzie mors. No, to wam powiem, że bardzo fajnie i bardzo sprytnie, bo skła tego jego mościa można zrobić sobie walkie cane'a, czyli takie... żeby szybciej chodzić. Dobra. Widzę, że ci jeszcze nie mają czerwonych dób. Kupy możemy pozbierać. Wykopmy sadzonkę. Nasionko możemy wejść, wziąć. Dobra, okej. Okay. Teraz tak. Tu gdzieś jeszcze był. A, tu jest i tu jest. Dobra, czyli tak. Trochę w górę. Nie wiem w sumie,
Ile mi to jest? Aha, blue, czyli niebieski grzyb tu jest. Ja bym potrzebował na życie, to też fajnie wiedzieć. Tu jest green, czyli na... Dzięki za kupę. Okej, nasionko. I tu gdzieś jeszcze był... O, tu jest jeszcze kupa. I jest krzak. Dobra, nasionko weź. Tu jest jeszcze kupa. Tu jest kupa. Dobra, tutaj na razie nic nie widzę. No, tu jest daleko, ale ja bym obszedł trochę może tą sawannę, że wiem, że nie mam zbyt dużo już tych... O, tu jest jakiś nowy biom w ogóle. Tu jest mandragora. To jest świnia. Okej, okay, mamy... Mamy to i pyk. Dobra, mamy cztery krzaki berebusza takiego i trzy takiego, aha, czyli siedem. Dobra, myślę, że spoko. No jeżeli trafimy, to będziemy wykopywać. Czyli sawanna tu się ciągnie jeszcze. To jest fajnie, bo widać, że jest naprawdę duża. Chociaż nie wiem, czy jest... Nie, no duża jest, bo tu jest jakby druga sawanna się zaczyna, więc może warto na nią wejść. Co prawda za chwilę będzie wieczór, ale... Przejść, zobaczyć, co tu jest. O, tu jest krzaczek jeszcze, to też go wykopiemy. Króliki się pochowały. No na razie zrobiliśmy to, co ja chciałem zrobić, czyli mam już dzidę, mam łopatę, wykopaliśmy parę sadzonek jagód, mam parę kup, więc to mnie cieszy i tu jest następny krzew jagód, tu jest jeszcze jeden. Myślę, że z takim... ekwipunkiem możemy wracać do domu. Fajnie by było jeszcze przejść przez ten, przez te skupisko tych bawołów. Może jeszcze będą jakieś kupy. Co prawda nie mam razora, czyli nie wiem jak to się przetłumaczy, brzytwa, czy na przykład nie wiem, nożyczki, nożyce. Ale nie, no mamy tych... Dobra, tu jestem. Aha, i tu jest... Tu będzie domek... tego. Tak. Tu będzie domek... morsa. Tak, morsa. Właśnie, nie mogłem sobie przypomnieć po prostu. Domek morsa i z jego kłów możemy sobie zrobić, tylko że morsa będzie bardzo ciężko ubić z tego co pamiętam. Na niego trzeba będzie przygotować jakieś strzałki bodajże, a mamy tutaj, więc nie wiem czy mi się to uda zrobić w pierwszym, jak mamy daleko do bazy, no jeszcze trochę, dobra, chodźmy na drogę, może zdążymy. Czy my mamy jakąś pochodnię? Mamy jeszcze, dobra. Coś będziemy wrzucili do ogniska, już jesteśmy. Mam rapatyki. Szyszek nie mamy. Dobra. Kupę bierzemy. I teraz tak. Tu sobie zrobimy... O, świńska skóra. I mięso duże. To znaczy się, że
Co tu się... Czekajcie. Ja nie podniosłem tego mięsa, czy co? Aha, dwa mięsa były. Ale to drzewo to mi tu dziwnie rośnie, wam powiem. Dobra, trawę trochę mamy, to możemy skorzystać. Weź tą jedną płodę. Po drzewo i tak pójdziemy, myślę, w następnym odcinku. Będę chciał skorzystać z mechanicznych, żeby mi rozwalili po prostu, nie wiem, z pół lasu, albo nawet cały las. Dobra, teraz tak. Co ja chciałem? I'm somehow. Dobra, jesteś głodny. Weź sobie te. Zjedz. Chłopie, mamy dwa mięsa. Patrz. Kuk. Na razie jesteśmy uratowani. Nie musimy nic zrobić. Dobra. Wstał dzień. Myślę, że farmę sobie zrobimy gdzieś tutaj. Więc tak. Plant. Ciężko to ustawiać. Mi się wydaje, że lepiej z góry. Dobra, i teraz tak. Plant. No jednak z góry musimy ustawiać, to jest lepszy widok. Mógłbym obracać kamerę, ale tak jak mówiłem, no... Nie lubię tego robić. Dobra, i teraz tak. Ile mamy kup? 17. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 16. Akurat tyle, ile kupu zbieraliśmy, zasadziliśmy nasze jagódki. Dobra. Co było następnym pomysłem? No. Na pewno przydałaby się farma patyków, chociaż tutaj widzę, że patyki jakieś są. Ja patyków nie wykopowałem. Ale przydałaby się może druga łopata. Bo w sumie... Tą na razie zamienimy, a weźmiemy sobie tą. Ona ma mniej. Tu jest nasionko. O, tu nam jeszcze coś wyrosło, to już będzie na zimę. Właśnie, tu mamy przecież też patyki. To warto o tym pamiętać. Myślę, że z trawą nie będzie problemu. Gdzie byśmy poszli? O, tu jest dużo patyków. Dobra, chodźmy w dół. Farmę patyków bym sobie zrobił. Też. Wiem, że to może późno się za to wziąłem, no ale jednak, no... Ogarniać całą tą wyspę, tą całą eksplorację, którą żeśmy przeszli przez te bodajże, nie wiem, 8-9 dni, to ciężko jest, no powiem, że to jest, tak niby się mówi, że 3-4 dni ogarniasz wyspę, no nie no, jeżeli chodzisz po krajach, to bym powiedział, że nie za bardzo. Różnie się dzieje i różne są czasem, nie wiem, nocy. Musisz na przykład zrobić sobie ten postój, tak, to ognisko, żeby przepiec sobie jedzenie. Nie wiem, ktoś cię zaatakuje,
musisz uciekać. Okazuje się, że na przykład uciekasz nie po kraju wyspy, tylko na przykład lecisz w środek, gdzie się dzieje, jest bezpiecznie. Albo no, różne są przykłady, więc trudno jest powiedzieć, żeby to było takie łatwe. Wiadomo, są gracze, którzy są prosami w tej grze, wiedzą co zrobić, jak zrobić, ale ja właśnie tak mam w opisie. Chcę pokazać grę tak, jak Góral ją widzi. A do Starwa grałem bodajże, nie mówię o Shipwreckcie, bo Shipwreck był też, można powiedzieć, bodajże niedawno. Ale jeżeli chodzi o Starwa podstawkę, to u mnie na kanale był, nie wiem, rok, półtorej roku temu, czy dwa lata temu. Więc można powiedzieć, że troszkę zapomniałem, co się robi, jak się robi. W sumie to można powiedzieć, że troszkę żebym też pozmieniał, bo to jak widzicie, włączyłem sobie po prostu Dawnstar podstawkę z Dawnstar Shipwrecked, więc troszkę takie, no, można powiedzieć. Dobra, ale skoro tu mamy patyki, to myślę, że przydałaby się jakaś kłoda. Mamy siekierę. Ja bym sobie rozpalił ogień. Tu jest drzewko, tu jest drzewko. Dobra, ściachajmy to. Dobra, to może zostawimy, bo odrośnie. Na razie to wystarczy. Dobra, dwa. Dołożymy dwie szyszki, niech się pali. I teraz tak, tu zrobimy sobie farmę. Tu zrobimy sobie farmę patyków. Dobra. Mam nadzieję, że tego nie trzeba chyba nawozić. Wiem, że trzeba było nawozić farmy i berybusze, ale... Dobrze, teraz tak. Silnik alchemiczny. Jak zrobić... A, strukturę. High wall, nie. Wood fence. Chest, sign. O, jest. Pick house. Trzy ścięte kamienie i cztery deski. No niestety ściętych kamieni nie mamy. Deski mamy trzy. Więc mi się wydaje, że... Jak daleko to jest w ogóle? W sumie kawałek drogi jest. Tylko, że tam... A, tu jest jeszcze Talbirt koło nich. Tu nie widać w ogóle drzew. Jakieś drzewa są, ale to nie jest las. No... Zobaczmy. Co było w moim to-do, czyli tak. Zrobić... Dobra, rozpaliłem ładnie ogień. Czyli tak, broń mam. Mam spira, czyli włócznie. O, grzyba by pasowało przepiec. Dobra. A, wiem co jeszcze chciałem zrobić. Food, to będzie chyba food. Improved farm. Tak, czyli nie mamy kup. Bokeh the pop. Nie wiem co to jest to. Let's pop a hunt. Beatbox. Drain. O, drainer. Właśnie, to chciałem zrobić. Patyki, alina i węgiel drzewny.
tuplał za blisko, no. Obraź się jeszcze. Dobra. Chodźmy. O, tu mamy jeszcze pajęczynę. Dzień 13. Myślę, że przeżyjemy jeszcze ten dzień i skończę odcinek. I w następnym odcinku na pewno będę się wybierał po... Po sierść bizonów, właśnie. Jeszcze Razor trzeba będzie zrobić. Dobra, teraz tu. Tu też jest fajne miejsce, można powiedzieć. Bardziej w tą stronę. A zbierz te bliski. Będziemy mieć może na zimę. Czy ja mam jakieś mięso przy sobie? Nie mam. Mam. Świnia umarła. No chodź, chodź. Dobra, rozmawiałeś mi kamy. Ale ty się zrobił. Nie, no po co tam wraca w debilu? Chodź za mną. Co mnie bije? A, głód. Chciałem drzewo. Debilu. No i zatrzymał się przecież, Boże Święty. On będzie wracał. Nie no. Ja myślałem, że on ma więcej. No. Z siekierą go ubiłem. Naprawdę. No dobra, no mamy co prawda części, ale ja myślałem, że... Nie, bo wiecie, tu jest taki problem, że... Dobra, wracamy teraz do bazy szybko.
czy ja mam pochodnie? Szybko patrz, Krzysiek, bo nie widzę tu pochodni. Nie mam chyba. Ale myślę, że zdążę. A raczej. Rachel, jak to mówię. Tak, jeszcze w pieprzy ten. Dobra, tu. O, jesteśmy. Akurat przed samą nocą. Dobra, dwie szyszki. Co my mamy? Tylko cztery logi? No tośmy dosrali. Nic, będziemy grać. Myślę, że to będzie bardzo długa seria. Mamy miód, grzybki, jedną pajęczynę. Możemy odłożyć tu. Tego nikt nie zje. W sumie tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Eksperyment, bym powiedział, nie do końca wyszedł. Jak mówię, na mapie widziałem po prostu, że tam jest mało drzew. A on ma coś takiego, że jak odbiegnie od swojego miejsca, to on potem wraca. I dlatego chciałem go tam uderzyć raz, dwa, żeby leciał za mną, ale niestety trafiał we wszystko, tylko nie w drzewa. Więc jeżeli się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba. Na pewno Dawnstar będzie długo. Zależy ile przetrwam. Ale też zapraszam na inne serie, które są Portal 2, Papers, Please, no i oczywiście Punch Club. Trzymajcie się, cześć.